stamtąd dalej pojawiali się nagle na spienionych koniach nieznani goście. Z okrzykiem wici, wici, ciskali pod nogi rycerze coś na kształt laski. Ruzy zleciały z głazy i wierzchiny i mknęli dalej. Twarze rycerzy stawały się groźne, ale i uroczyste zarazem. Wojna. Wreszcie Bogdan. Wojna. I taka, jakaśmy przedtem nie widzieli. Bądź wrogi z czatowni na cztery strony świata, a inni niech skoczą na wsie po sołtysów. Konie ze stajen wywieźć i wozy zaprzęgać duchem. I głos ich jeszcze nie przeczniał, gdy czeladź kopnęła się w różne strony, aby spełnić rozkazy, które nie były trudne, gdyż wszystko z dawna było gotowe. Ludzie, wozy, konie, broń, zbroje, zapasy. Tylko siadać i jechać. W dzień rozesłania apostołów roku pańskiego 1410 stanęły wojska w pobliżu wsi Logdał i Tannenberga. W środku owej przestrzeni, wznoszącej się ku zachodowi łagodnie w górę, zieleniły się łęki grumoli, a nieco w dali szarzały słomiane dachy i puste, smutne ugory Tannenberga. Nieprzyjaciela z wyniosłości łatwo było dostrzec. Król Władysław Jagiełło dosiadł przy konia, w towarzystwie księcia Witolda pospieszył przyjrzeć się wojska. Marcin z Wrocimowic, herbu półkozy, rycerz potężny i w świecie sławny, dzierżył czerwoną chorągiew z białym orłem w koronie. Była zaś to chorągiew naczelna całego królestwa. Wielki znak dla wszystkich wojsk. Króla witały chówce na dworze. Jeden mając nad sobą podwójny krzyż litewski, drugi pod pogonią. Dalej Mazowsze księcia Janusza i Ziemowita. Podole i ziemia Łęczycka i wiele, wiele innych z ziem całej Polszczy. Na prawym zaś skrzydle stały witoldowe watachy pod chorągwiami różnej barwy, ale z jednakim wyobrażeniem litewskiej pogoni i kolumnami Gedymina. Żaden wzrok nie mógł objąć wszystkich zastępów. Ciągnęły się one bowiem wśród pól i lasów na szerokość przeszło mili niemieckiej.